Cześć kochanie, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku Czerwonej Generacji Wyzwania Królewskiego. Dzisiaj ostatni raz jesteśmy w czerwonym domu z czerwonymi stylizacjami i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że obejdzie się dzisiaj bez płaczu, ponieważ będzie dzisiaj troszkę smutnych rzeczy. Między innymi nasza Emilia ma już ostatni dzień swojego życia. Jeszcze maluje ostatni obraz, żeby pomóc rodzinie finansowo, bo ona, wiecie, jest naprawdę świetną malarką. Ma na pewno tam 10. poziom malowania. W ogóle, żeby tak uczcić Emilię, to popatrzymy sobie troszeczkę dzisiaj na statystyki naszej Emilii. I mianowicie, i jeszcze zrobiłam ją siwą, dlatego że stwierdziłam, że skoro to już ostatni dzień, to na pewno już zasiwiała. I Kassandra i Mehmet również mieli swoje urodziny. Sprzedamy zaraz ten obraz. I Emilia, pokaż nam się. Oj, no już uciekła. Będziemy tutaj za nią podążać, a ja będę wam tutaj pokazywała, co ma najlepsze, trochę statystyk. A, i tamci osiwieli, ponieważ stwierdziłam, że no już w ostatnim dniu, no... Aha, to ja gadam. Tamci osiwieli, ponieważ zrobiłam urodziny, ale nie było to huczne urodziny, więc nic ciekawego się nie działo. Nie wiem, zakręciłam się już z tych emocji. I Kassandra też ma lekko siwe, ale nie aż tak. I Mehmet też ma siwe, bo już mu się zmieniły same. Emilia może być coś ciekawego porobiła... Sama nie wiem co. A dzieci nam się postarzyły, ale to za chwilkę wam też pokażę. Nie wiem, co ty, Emilia, byś porobiła. Może pograj w piłkarzyki, ćwicz, żebyś tak troszeczkę się porozrywkowała jeszcze na koniec tego życia. Odwrócisz się przodem. O, tam nasze wielkie pole. No, więc chciałam powiedzieć, że najlepsze ma oczywiście gotowanie na poziom 10, malowanie na 10. Może ustawimy sobie od poziomu. Jeszcze dosyć sporo ma ogrodnictwo, co ciekawe, sprawność fizyczną, fotografowanie, którego nie powinna mieć tej umiejętności, ale to przy okazji, wiecie, malowania się stało. No i tak, no, umiejętności wychowawcze tylko na poziom 3. Zobaczymy, ile na przykład ma nasza Kassandra. Na pewno ma więcej. Bo ona, wiecie, ta umiejętność doszła dosyć późno i Kassandra miała więcej sposobności przebywania z dziećmi niż Emilia z takimi małymi dziećmi. No, także Emilia się cieszy. Jeszcze chciałam tutaj kliknąć właśnie na Emilię. Boże, już koniec życia. Bo chciałam tutaj wejść w statystyki naszej Emilii, żebyśmy zobaczyli, co ciekawego się tutaj stało. Tutaj jest o tym lotto, to na to nie zwracajmy uwagi, bo to mi nie działało. Zobaczymy, co mamy najwięcej. Najwięcej 271 razy spałam. 159 razy przerwa na toaletę. 9 razy się tylko całowała. Barabara 14 razy. Aha, miałam mówić, że co tak dużo, skoro tylko jest postara się o dziecko. Ale to dlatego, że kilka razy chyba nie zaszła w tę ciążę. Co tutaj ciekawego jeszcze mamy? Czy były jakieś na przykład bójki? No to wiadomo, że żadne. Raz zemdlała. 4 razy widziała w swoim życiu pożar. Oglądane zgony 16? Jak to jest możliwe? Nie wiem. Suma spełnionych kaprysów 105. Tutaj mamy zadowolenie 570 razy. Wampirze osiągnięcia żadne. Chciałam coś takiego zobaczyć, ile razy... O, wpadka z pęcherzem 6 razy. Te zgony mnie zaciekawiły. Ileż ona tych zgonów widziała? Tak naprawdę chyba jeden. Więc nie mam pojęcia, skąd to się wzięło 16. No i tak, zobaczcie, oszołomiona, gniew czy nuda, 0. Emilia spędziła życie naprawdę dobrze. Pewność siebie 371 razy. Dobra, już myślę, że mniejsza z tym, nie czytajmy tego, ale jak widzicie, tak właśnie wyglądają statystyki naszej Emilki. Jeszcze na chwilkę drzewo genealogiczne, zobaczcie, tak jak wam na pewno jest to wiadome, 8 dzieci urodziła nasza Emilia, z czego każdy z tych dzieci ma już praktycznie, chyba każdą, tak, ma małżonka i dzieci i tak dalej. Później ich jeszcze tutaj poprzerabiam, ponieważ to będzie odcinek nagrywany przeze mnie kilkanaście godzin, myślę. Ale chodzi mi o to, że na pewno już te 45 osób jest, więc spełniliśmy ten warunek. Sprawdźcie sobie jeszcze w opisie, w tej stronie, którą zawsze podaję, tam na pewno będzie wszystko wypisane. I co? Zrobimy sobie, zobaczymy, co tam ona ma w wyposażeniu. A nie, zdjęć to nie sprzedajemy, niech zostaną, ale tutaj sobie sprzedamy ten obraz. I mamy już 180 tysięcy. Trochę sprzedałam w międzyczasie, wiecie, też obrazów, które Emilia namalowała. Przełącz mi się na Mehmeta. Jest tutaj. Teraz zobaczcie też te dzieci. Sprzedamy sobie plony. Plony też wcześniej trochę sprzedałam, żeby już było szybciej.
Jest 177 tysięcy, ma być 200, ale myślę, że nawet jeżeli nam się nie uda przed śmiercią Emilii, to w drugiej części odcinka, która będzie częścią cutscenkową, mam nadzieję, że Wam się spodoba i że moje pomysły Wam przypadną do gustu. Na to zakończenie, już mi smutno. No to ewentualnie Sulejman, kiedy podrośnie, jeszcze troszeczkę to dokończy, bo Sulejman, jak wiecie, będzie założycielem nowej generacji. Sulejman, pokaż nam się, bawi się teraz lalkami ze swoją mamusią, więc bawcie się, bawcie. Jakieś śmierdzące coś, więc zobaczymy, czy te dzieci nam nie na... O, właśnie, tutaj mam jeszcze żabę do sprzedania, ale o, Sulejman ma wkrótce urodziny i będzie już dzieckiem. Okej, więc popatrzymy jeszcze na chwilkę na Emilię. Może już bawisz się, bawisz, ale może przestaniesz tutaj grać. I nie wiem, co porobisz. Nie wiem, pobawisz się tutaj może z wnuczką, może o, ogląda, jak Sim się bawi. Zobaczymy, pokażę wam jeszcze te dzieci, bo w ogóle zapomniałam. Więc tutaj mamy naszą małą szach. Oczywiście jeszcze na czerwono. Bo dopiero Sulejman rozpocznie żółtą generację i on i kolejne osoby, które wynikną od Sulejmana, będą żółte. Tak to postanowiłam rozegrać. I tutaj mamy Orhan, który właśnie pierdnął, więc dziękujemy ci, Orhan, za piękną prezentację. A teraz wracamy sobie do Emilii. No i jest to smutne, jest to przykre, nie wiem, co tu jeszcze porobimy. Czekamy na tę śmierć po prostu. Biedna nasza. Kto będzie płakał? Piszcie w komentarzu, kto będzie płakał. I oczywiście gwiazdki znicze dla naszej Emilii, która jeszcze żyje, no ale no zobaczcie, jak klikniemy tutaj na nią. MC Centrum Dowodzenia, senior pozostałe dni, zero. No nie chcę być inaczej, wiem, że to jest przykre, ale nie będę błagać żadnego kusiarza ani nic, bo takie są koleje życia i tak to musi być. Tutaj może, Mehmet, czy ty już wszystko sprzedałeś? W miarę tak, ale może... Nie Emilia, tylko właśnie Mehmet, zbierz cały plon, mamy go mało, ale jeszcze jak najwięcej bym chciała, żebyśmy mieli, zobaczcie jaki staruszek, tuż przed śmiercią Emilii tych pieniędzy. I też pisaliście mi na przykład, że to jest dziwne, że Mehmet i Kassandra są staruszkami, kiedy jeszcze Emilia jest staruszkami. Wiecie czemu to się stało? Dlatego, że Emilia 8 razy była w ciąży, 8 razy zatrzymał jej się wiek, ale oprócz tego przecież to wygląda całkiem realistycznie, przecież w prawdziwym życiu nie wszyscy umierają w tym samym dokładnie wieku, tylko w różnym, więc myślę, że jest to całkiem ciekawe, więc wygląda to bardziej realistycznie, nie tak, że o, przeżyjemy tam, nie wiem, 60 lat, bach, śmierć, tylko wiecie, no różnorako, więc tak to wyszło. I zrobiłam w ogóle Mehmetowi i Kassandrze urodziny w tym samym dniu, więc umrą w tym samym dniu, żeby im nie było przykro. Tak wam już to zaspoileruję, ale to będzie w drugiej części odcinka, więc na razie sobie pogramy, a później zobaczycie takie zakończenie wszystkiego. Jeszcze zobaczymy sobie Kassandrę, co tam robi. Może Kassandra by tutaj zmieniła pieluchę albo wykąpała tego Sulejmana w ogóle. Wykąp Sulejman. Nasze małe dzieci, co tam robią? Tutaj się bawi szach laleczkami, a nasz Orhan laleczkami tutaj. No a Emilia co tam robi? Rozmawia, idzie rozmawiać ze służącym. Tak czy tak myślę, że się lubią i chodziło mi o to, że ten służący był tutaj praktycznie przez prawie cały czas trwania generacji, więc jest to również bardzo ważna postać. I co ciekawe, ruda, więc się ładnie wpasował do rodziny. W nowej generacji myślę, że zmienimy sobie służbę, bo to też jest takie, wiecie, nierealistyczne, że on się nie starzeje, więc na pewno będzie ktoś nowy. Poza tym, dobra, na razie nic nie zdradzam. Nic nie zdradzam, wszystko się okaże w kolejnym odcinku. Na razie kończymy tę generację. Może tutaj... O, Emilii chce się siku, niech będzie, że pójdzie, ale... No, zacięłaś się. Ale wiecie, no, już prawie koniec. Emilia, jeszcze zobaczcie, szczerzy się w ostatnich chwilach życia, pewna siebie. Zrób fikołka do tyłu, do basenu. Dobrze, słuchajcie. Oj, zrobimy sobie takie... Pamiętam, że ten Henryk przed śmiercią też jeszcze skakał, więc przewrót w tył. Też jeszcze skakał tuż przed swoją śmiercią, więc niech Emilia idzie w jego ślady. Myślę, że Emilia z jednej strony, wiecie, to jest smutne, że umrze i tak dalej, ale połączy się wreszcie ze swoją prawdziwą miłością, ze swoim mężem. Boże, czy ona się utopiła? Nie. To nie mogła być fikołek do tyłu? Co to było? Rachunki 9 tysięcy prawie. I romantyczna, widzicie, już sobie chyba myśli o tym
parapara z kimś. Już sobie myśli o tym, że niedługo spotka, wiecie, Henryka i już się cieszy z tego powodu, więc myślę, że Emilia się tak bardzo nie smuci, bo wie, że znowu zobaczy miłość swojego życia. To chciałam właśnie powiedzieć. Zobaczcie, jaka flirciarska. No brawo, Emilia, brawo. Jedną nogą w grobie, ale myśli o Barbara. No zobaczcie. Szok. I jeszcze zrobi dla rodziny. Co tam robisz? Co to jest? Zaraz zobaczymy. Czy to jest fasolka po brytońsku? Nie wiem, co to jest. Zobaczymy. Damy jej szansę skończyć. Jakaś ładna muzyczka nam leci. Pozytywna. Nie smucimy się. Smucić się będziemy za chwilkę. No i tutaj mamy, czy to jest fasolka po brytońsku? Pikantna zupa. Już myślałam, że nam takiego psikusa zrobi na koniec, że będą tutaj wszyscy pierdzioszkowali, ale nie. Mały tańczy Orhan. Gdzie ta zupka? Co ty zrobiłaś z tą zupką? Bo byśmy zawołali wszystkich na tę zupkę. Pikantna zupa. Zawołaj na posiłek, tylko odklikniemy naszej Kasandrze zaraz, bo ona nie może jeść mięsa, wiecie? Nie przyjdzie? Nie chcę w ogóle przyjść? Ci sobie biorą. Kasandra nie. No to dobra. Kasandra jeszcze lepiej. Bo ty nie lubisz mięska. Także dwie babuszki się znalazły. Jedna troszkę młodsza, druga troszkę starsza. Ojej. A te dzieci czemuż takie smutne? Zmęczone. Chciałaby lizaka. O tutaj sobie siedzą. Zobaczcie. Schudziaczki, bliźniaczki. Ciemne włosy. Po Mehmecie. Wiecie, że ja nie zmieniam koloru. Zmieniłam tylko fryzurę u naszej Szach. Tak, więc teraz sobie jedz, zaraz pójdziesz spać. Szach chyba też. Sulejman też. Wiecie co, oni mają wszyscy wyrównane te potrzeby. Bo chyba mi się wyzerowały, ale nie wiem w sumie czemu, bo przełączałam wcześniej się ciągle między rodzinami i wbijałam kody, żeby zmienić coś u innej rodziny i chyba dlatego. Ale nie przejmujmy się, to jest ostatni dzień, więc można takie drobne ustępstwo zrobić. Leci i Mehmet. Pachnie pięknie zupka. Ostatni posiłek, który nam zrobiła Emilia. Gdzieś tam biegnie. No kurde, aż się boję rozdzielać od niej, bo nie wiem, kiedy nastąpi. Mam nadzieję, że nie wiem co. W sumie wiem, że takie są koleje życia i po prostu trzeba to przeboleć, no ale będzie przykro. Będzie chyba bardziej przykro niż, przynajmniej mi, niż po stracie Henryka. Bo Henryk, no bardzo go lubiłam, ale Emilia była z nami dłużej. Emilia była taką, wiecie, mamusią i w ogóle. Oj, zobaczcie, jaka flirciarska, no. Jesteś szalona, naprawdę. Zobaczymy te nasze dzieciaczki i pójdą sobie tutaj spać. I wiecie, wreszcie się przyda to, że mamy trzy łóżka w sypialni dla dzieci. Więc ty się pójdziesz przespać, Orhan pójdzie się przespać i Sulejman myślę, że też pójdzie się przespać. Tutaj rozmawiają sobie. Myślę, że tutaj mógłbyś nasz Mehmet pocałować Kasandrę. Więcej romantyczne pocałuj. Stanowczo. Mogliby też sobie porobić Barbara. Wiecie, że w czerwonej generacji nie wolno robić Barbara, tylko postaraj się o dziecko. Ale tak jak w przypadku... Ojej. Tak jak w przypadku Emilii i Henryka, pozwoliłam im tuż przed śmiercią Henryka, tak myślę, że teraz też... Można by... Jezus, co ja zawsze tego grilla tak ciągnę. Więc chodźcie tutaj sobie porobić Barbara z... No raczej te z twoją żoną. Emilia, zobaczcie, to jest kobieta, która po prostu jest szalona. Drinki jeszcze, co tutaj zrobiłaś? Owocowy napój musujący, drink przed śmiercią, skoki do basenu. Co prawda wyglądała trochę jak tak, wiecie, jak takie zwłoki w tym basenie. Myśli o Barbara. No naprawdę, Emilia... Widać, że ona nie smuci się. Także wy też tak bardzo się nie smućcie, chociaż ja się na pewno będę smucić. Boże. Dobra, koniec gadania. Poczekamy, aż coś się będzie dziać. Ale nie no, jeszcze zobaczymy tutaj to Barbara. Uhuhu, zobaczcie. Też mam nadzieję, że nikt nie padnie, bo słyszałam, że można padnąć ze zmęczenia po takich rzeczach. Jak się Kasandra dobrze czuje, nie za bardzo, ale mogłaby tutaj przyjść i wyczyścić wszystko, bo widzę, że służący nie pomaga, ale no nie ma co na niego narzekać, bo pewnie jest w ogródku. Nie ma. Nie ma go, nie wiem, gdzie on teraz się podziewa. O, i chodzi i sprząta, więc darujmy mu, nie krzyczmy na niego. Ale jeżeli będzie mieć nową służbę, to na pewno będę chciała kogoś z cechą schludny i w ogóle. Koniec? Koniec. Dziubaski już po wszystkim.
Chyba przeżyli. To tutaj jest, a tak szybko dorasta. Emilia idzie co? Mów do rośliny. To ty nie masz z kim gadać. Nie, no nie będziesz gadała. Chodź tutaj pogadasz z synową, chodź. Może rozmawiaj o zainteresowaniach. Coś tutaj jeszcze zrobimy sobie przyjazne. Chciałam ją przytulić, ale nie wiem, gdzie to jest. Bo my tak się w sumie słabo z nią zdamy w gruncie rzeczy. Pochwalmy, dobra, pochwalmy jej strój w takim razie, żeby coś było miłego. Ona teraz sprząta. No cóż, dobra, kochani, więc koniec gadania. Poczekamy, aż naprawdę coś się będzie działo. Wiem, że to będzie smutne, już to wiem, ale. No ale nie ma też się co rozwodzić. Och nie, och nie, och nie. Spała sobie drzemkę popołudniową robiła i to właśnie w tym momencie nie mogę. Emilia Gold przeżyła długie życie, co tam było? Ale jej czas wreszcie nadszedł. Umiera ze starości. O Boże, w piżamie, no dobra. Och. Och. Nie wiem, czy się pozbieram po tym, to już nie będzie to. Jest gosiarz. Chodźcie tutaj, przybiegnijcie, żeby zobaczyć to. Pożegnać się z nią. Idzie. A Kasandra nie przyszła? Nie przyszła. Naprawdę mam łzy w oczach i jest mi mega przykro. I chowamy tę urnę teraz do środka. Jo, matko, jesteśmy już na tej działce. Zobaczcie, z kaplicą pogrzebową. Tutaj mamy grób naszego Henryka, przy którym ludzie tutaj płaczą. Zaraz tutaj będzie grób Emilii też. Boże, nawet te dzieci tak płaczą. Córki nasze poprzyjeżdżały. Tamci dzwonią, informują rodzinę o śmierci. Och nie, ta tutaj ubrana, zobaczcie, w suknię ślubną. Trzeba ją szybko złapać. Tego jeszcze nie poprawiłam. Miałam to wszystko poprawić, nie zdążyłam jak zawsze. Więcej przyjazne. Poproś o pokazanie stroju codzienny. Bo nie wypada w takim stroju. Następne. Przyjazne, poproś o pokazanie stroju codzienny. Selfie, jeszcze selfie, szczelicie w łeb. No, także tutaj przychodzą, płaczą wszyscy i tak dalej. Tu jest trumna z Emilią, zobaczcie. Tutaj jeszcze zdjęcie, kurde, nie zrobiliśmy takiego zdjęcia. Ale niech będzie, że tutaj wisi zdjęcie założyciela całej generacji. Ojej, ojej, nie mam słów. Mehmet przyjdzie, a nie, Emilię, Kasandrę tutaj wytypowałam, tylko że ona jest brudna. Wygłoś przemowę, żeby tutaj zrobiła przemowę odnośnie tej właśnie Emilii. O Chryste. Zobaczcie, cała rodzina płacze. Nawet te dzieci, ja nie mam po prostu serca na to patrzeć. O Boże. Słyszę ten płacz, ten wszechogarniający płacz. Ale te dzieci najbardziej smutno płaczą. Dobra, Kasandra głosi przemowę. Ale czemu ona się uśmiecha? Może opowiada o tym, jaka Emilia była wspaniała. Nie wiem, co to jest to mour. Wiecie, że mój angielski jest kiepski, więc kliknę i zobaczymy, co się będzie działo. Nie zdołała nikogo zainspirować swoją żoną, ale tutaj co się będzie działo? Chyba tak po prostu opłakują, to chyba pewnie znaczy opłakuj. O Boże, o Boże. Jakie to straszne. Nie mogę tego słuchać. Tu zobaczcie, wszyscy płaczą. Tak samo. Przy Henryku, tu przy wejściu. Coś strasznego po prostu, kochani, nie mogę tego wytrzymać. Szok. Te dzieciaczki najsmutniejsze.
Biedna Kasandra. Biedna Emilia w ogóle, Boże. Z czego rżysz? No to było naprawdę głupie. No, płacz, lepiej już płacz. Dobrze, teraz kochani, weźmiemy ten nagrobek i położymy go koło, po prostu koło Henryka. O, jak płaczą wszyscy nad tą swoją rodziną. Ja wiem, ja wiem. Ja wszystko rozumiem. Położymy tutaj. Boże, jak płaczą. Położyłam i zniknęło mi to. No, gdzież to jest? No, nie mówcie mi, że to mi zginęło. No, patrzcie, położyłam i zniknęło. Nie wiem, gdzie to stoi. No, po prostu się wkurzyłam. Może się zaraz gdzieś znajdzie. Mam nadzieję, bo to miało być nagrobki wszystkich. Co to miało być? Ja to położyłam i to mi zniknęło. A, wpadło do Sulejmana, słuchajcie. Uff. Mamy drugi nagrobek. Mamy, ja go teraz troszkę przestawię. Okej, kochani, przestawione. Tutaj będzie Emilia i wiem, że wy mówicie, żeby tego nie robić, ale ja chciałam uwolnić ze światy. Nie mogę uwolnić ze światy? Nie wiem, co się z nią stało, dlaczego jej nie ma. Dlaczego nie ma tej funkcji uwolnić ze świat? Dlatego, że ja wolałabym to zrobić, żeby ona się nigdzie nie włąkała. Ale może to już samo zadziałało, jak to jest na publicznej parceli. Nie wiem, w każdym razie... Smutki, no. No po prostu smutki. Tam widzę, że się pocieszają. Wszystko będzie dobrze. Wszyscy się tam kiedyś spotkacie. Biedni. A wyobraźcie sobie, co będzie po iluś tam generacjach, jak cały ten cmentarz będzie. Boże, dziecko zemdlało. Szach zemdlała. Chryste Panie. Szach zemdlała. Niewyspana. Dobrze, kochani, to już będziemy kończyć te płacze. I chciałam powiedzieć, że wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądało za ileś tam generacji, jak cały ten cmentarz będzie po prostu w grobach. No to będzie po prostu coś okropnego. Jaki tu będzie płacz i lament. Dobrze, kochani, kończymy ten pogrzeb, kończymy czerwoną generację. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia krótkiego filmiku na zakończenie tej czerwonej generacji. Dziękuję wam serdecznie, że byliście w tej czerwonej generacji i mam nadzieję, że zostaniecie na żółtą. Wiem, że żółta nie będzie tak pięknie, dostojnie wyglądała, ale zrobię co w mojej mocy, żeby było to równie przyjemne co czerwona. Wiem, że żółty razi po oczach, ale mam nadzieję, że zrobię to tak, żeby nas bardzo nie raziło. W każdym razie jest mi bardzo przykro z powodu Emilii, z powodu Henryka i z powodu tego, że to wszystko się kończy, ale to nie koniec serii, nie koniec tego wyzwania, więc mam nadzieję, że zostaniecie i zobaczmy jeszcze kilka scen na zakończenie generacji czerwonej. Wyzwanie królewskie pojawiło się na moim kanale 19 listopada 2016 roku. Emilia i Henryk przez długie miesiące sprawowali rządy w królestwie. Teraz, jak wiecie, niestety oboje już nie żyją, ale kto wie, może gdzieś tam w zaświatach znowu się spotkali, znów są piękni, młodzi, szczęśliwi, zakochani i mogą być znowu razem. Po śmierci Henryka i Emilii królestwo spoczęło już tylko na barkach Kasandry i Mehmeta. Mały Sulejman dużo się uczył, często pomagał też opiekować się młodszym rodzeństwem, bawił się z Orhanem, bawił się z szach, tak by jego rodzice mogli skupić się na zarabianiu pieniędzy dla królestwa. Zdarzało mu się też wędkować, żeby wspomóc finansowo troszkę chociaż rodzinę. Kilka lat później Orhan i Szach podrośli, stali się już takimi dziećmi bardziej samodzielnymi. Sulejman stał się nastolatkiem, dużo trenował charyzmy, ponieważ chciał być wspaniałym władcą, nie przynieść zawodu rodzinie. A jakiś czas później niestety Kasandra i Mehmet zestarzali się tak bardzo, że nie uciekli już przed mrocznym kosiarzem.
Kochanie, musiałam troszkę zmienić koncepcję i po prostu na koniec do was jeszcze pogadam. Już musiałam skrócić tę cutscenkę, bo to się robi szalenie długo, a chciałabym odcinek dodać dla was dzisiaj, ponieważ po prostu wiem, że się niecierpliwicie i wiem, że długo mi z tym odcinkiem schodziło, bo wiecie, wszystko mi się zacinało i nie mogłam tego w ogóle zapisać, więc po prostu już daję sobie spokój i wam wytłumaczę po prostu ustnie. To jest nasz książę Sulejman. Jest on nastolatkiem, tak wam dopowiem. Wszyscy się wyprowadzili, został tutaj całkiem sam, wydał powiedzmy to swoje rodzeństwo za mąż. Nie zdążyłam już ogarnąć wszystkich w mieście, więc zrobię to przed następnym odcinkiem i kiedy będzie ślub Sulejmana, to zaprosimy całą naszą rodzinę, mam nadzieję, telefonicznie. I wtedy wszystkich zobaczycie, że wszystkich tam pięknie odrestaurowałam, odrestauruję i tak dalej. Także mam nadzieję, że wam się nasz Sulejman podoba. Oczywiście on zmieni swoje ubranko, bo jak wiecie, jako że został sam i chciałby teraz nadać nowy początek w tym królestwie, to zmieni kolor na żółty. Będę miała też dla was super wspaniałą niespodziankę związaną z żoną dla naszego Sulejmana, ale to już wkrótce, także wyczekujcie. I na pewno tutaj jakieś nowe zasady i modyfikacje w naszym domu wprowadzi. Także został sam ze służącym i zobaczymy w przyszłym odcinku, jak to się wszystko rozegra. Także kończymy w tym momencie odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, mimo że dzisiaj było troszeczkę smutku, a nawet całkiem sporo smutku. Ale no takie są koleje życia. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dajcie proszę kciuka w górę, jeżeli odcinek się wam podobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I pozdrawiam was cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!